Mam kilku przyjaciół, którzy podróżują po świecie i kiedy wracają z danego zakątka, czasem bywają w Stanach Zjednoczonych, w Rosji, w Chinach, opowiadają niesamowite historie o tym, co przeżyli, czego doświadczyli podczas swoich wypraw. I muszę wam powiedzieć, że z wielkim zainteresowaniem i zaciekawieniem słucham tych historii, aczkolwiek jest coś takiego, co powoduje, że nie do końca potrafię się z nimi utożsamić. I tutaj przypomina mi się pewna historia, kiedy byliśmy z wycieczką parafialną w Izraelu kilka lat temu. Przeżywaliśmy mnóstwo różnych wspaniałych historii, doświadczeń, wydarzeń. Przeżywaliśmy Boże Słowo, ale kiedy wróciłem, opowiadałem to wszystko. Opowiadałem też jedną historię z nadmorza Martwego. Mianowicie, kiedy przyjechaliśmy nad Morze Martwe, cała wycieczka ruszyła do zbiornika wodnego morza i to morze ze względu na swoje duże zasolenie sprawia, że człowiek unosi się na powierzchni wody i nie tonie. Muszę powiedzieć, że nawet wtedy czytałem tam informator parafialny i kiedy opowiadałem tę historię, wszyscy słuchali jej z zaciekawieniem, no ale mieli problem, bo tak naprawdę nie byli tam, nie doświadczyli właśnie tego unoszenia, nie przeżyli tego niesamowitego zetknięcia z tą wodą. I kiedy mówię tę historię, kiedy przypomina mi się ta historia z nadmorza Martwego, przypomina mi się też pewien fragment biblijny, z którym chciałbym się dzisiaj z wami podzielić. Słowa apostoła Pawła. Prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu swoim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, Izraelitów, do których należy synostwo i chwała, i przymierza, i nadanie zakonu, i służba Boża, i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Fragment, który przed chwilą przeczytałem, dotyczy bardzo dużej rozterki apostoła Pawła w kontekście narodu, z którego się wywodził, narodu izraelskiego. Wiemy, że naród izraelski odrzucił Jezusa Chrystusa jako Mesjasza, Zbawiciela, i apostoł Paweł w tym fragmencie, jak tutaj jest napisane nawet w tytule, ubolewa nad niewiarą Izraela. Ale żeby o tych rozterkach mówić, trzeba króciutko wspomnieć czy przypomnieć sobie Pawła, który wcześniej jest Saulem prześladującym chrześcijan i który doświadcza niesamowitego osobistego spotkania z Chrystusem w drodze do Damaszku. Przypominamy sobie moment, kiedy dysząc chęcią zemsty, jak mówi słowo, jedzie do Damaszku prześladować chrześcijan, spada z konia, oświeca go światłość z nieba i spotyka się ze zmartwychwstałym Chrystusem. On przeżywa coś niesamowitego, głębokie doświadczenie, traci wzrok, przeżywa swoje nawrócenie, zmienia zupełnie o 180 stopni optykę swojego życia i z gnębiciela chrześcijan staje się wielkim orędownikiem chrześcijaństwa. Mówimy o nim później, że jest apostołem narodów. I to przeżycie, którego doświadczył osobiście, chce przekazać Izraelitom. Jest nawet gotów odłączyć się od Chrystusa ze względu na to, by Chrystus był uwielbiony w narodzie izraelskim. Niemniej jednak problem tkwi w tym, że nikt za nas nie może tego Chrystusa przyjąć. My możemy stwarzać wiele sytuacji, wiele okazji, zabierać ludzi na różnego rodzaju spotkania, no bo przecież wiara rodzi się ze słuchania, jak mówi Słowo Boże. Jednak musimy pamiętać o jednej bardzo ważnej rzeczy. I pozwólcie, że teraz przeczytam jeszcze fragment dalej, który jest w tym 9 rozdziale. Cóż wtedy powiemy? Czy Bóg jest niesprawiedliwy? Bynajmniej. Mówi bowiem do Mojżesza, zmiłuje się nad kim się zmiłuje, a zlituje się nad kim się zlituje. A zatem nie zależy to od woli człowieka, ani od jego zabiegów, lecz od zmiłowania Bożego.
Mówi bowiem pismo do Faraona: na to cię wzbudziłem, aby okazać moc swoją na tobie i aby rozsławiono imię moje po całej ziemi. Zaiste więc nad kim chce, okazuje zmiłowanie, a kogo chce, przywodzi do zatwardziałości. I moją modlitwą i moim życzeniem jest to, byśmy pamiętali, że to nie nasze wysiłki decydują o tym, czy ktoś spotka zmartwychwstałego Chrystusa, czy ktoś go doświadczy, ale dotknięcie Boga przez Ducha Świętego w Jezusie Chrystusie zmartwychwstałym. Życzę wszystkim błogosławionego czasu. Zostańcie z Bogiem.